za 2 lata będą to 2 główni kandydaci na prezydenta. Przecież nikt normalny nie zagłosuje na takich bęzwałów jak Kaczyński czy Tusk, prawda? Także myślę, że połkniemy całą... Myślę, że poniżej 20% nie będzie w tych wyborach dla Konfederacji. Okay. Dopóki jeszcze nie jest prywatyzowana służba zdrowia i edukacja, to oczywiście nic nie jest jeszcze w Polsce zrobione. Dzień dobry, nisko się Państwu kłaniam. Witam serdecznie w Wieczornym Ekspresie. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się w to wtorkowe, jak zawsze, popołudnie. Szczególnie miło, bo niezwykle interesujący gość z nami w studiu, Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji, można powiedzieć, legenda polskiej polityki. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Mam nadzieję, że sami interesujący u pana są, także... No, staram się, żeby interesujący byli, ale rola pana prezesa lubię konkurencję. W polskiej polityce no, w ostatnich 3 dekadach mniej lub bardziej znacząca w różnych etapach. Pan prezes czuje się spełniony jako polityk? Czuje pan, nie, że ta rola, którą pan odegrał, to jest taka rola, która była panu właśnie pisana? Spełniony czy... to ja bym był, jakbym już skończył ze socjalizmem w służbie zdrowia, w edukacji przynajmniej w tych 2 dziedzinach. No bo dlaczego telefony komórkowe mają działać dobrze, dlaczego przemysł ma działać dobrze, a oświata i służba zdrowia działa jak za komuny, prawda? Bo taka jest jej uroda. No ale banki mamy państwowe, ponad połowa sektora bankowego jest w polskich rękach i chyba całkiem sprawnie, panie prezesie, działa. Trudno mi powiedzieć, żeby to było sprawnie. Znam banki, które nie są sprawne. Ale... Panie prezesie, ale jeżeli chodzi jeszcze o pana miejsce w polskiej polityce, o rolę, jaką pan odegrał. No, nie ziściły się pana, jak rozumiem, sny i marzenia o tym liberalnym świecie, nie, więc jest pan rozczarowany, czy jakiś plan znaczy, jest coraz gorzej, jest coraz gorzej, dlatego że, tak powiem, jak słusznie zauważył świętej pamięci Stanisław Lem, nasz największy pisarz, nikt by nie podejrzewał, że jest tylu idiotów, dopóki nie wynaleziono internetu. Więc póki ludzie, którzy dawniej nie umieli czytać i pisać, się nie mieszali do polityki, to było łatwiej. Czyli taka demokracja do kwadratu jest teraz, ta demokracja z internetem? Teraz jest demokracja do kwadratu i każdy idiota uważa się za najmądrzejszego w świecie. Potrafi Einsteina wyzwać od idiotów, no jak to, prawda, że czas jest zmienny, no bzdura jakaś kompletna, prawda, czy zmienny. I uważa, ponieważ w tłu demokracji rację ma większość, to tych, co uważają, że się jednak słońce kręci naokoło Ziemi, jest więcej. I oni wygrywają wybory. Dlatego też polityk nie może mówić prawdy, bo jak mówi prawdę, to przegrywa wybory. Znaczy, musi mówić to, w co wierzy ludzie. No ale pan już nie musi jakoś szczególnie liczyć się z... Ja się nigdy nie liczyłem. Zawsze mówiłem prawdę. Tym bardziej teraz. Więc panie prezesie, oceniając pana karierę polityczną, więc pan wykorzystał swoje możliwości... No jestem fenomenem, który mówiąc prawdę, jednak zdołał coś tam zbudować, prawda? Jak żeśmy zaczynali, to było nas 3, prawda? Ja, Kisielewski i dr Majewicz z Poznania, który przyjechał i mówi, myślałem, że jestem jedyny w Polsce, który tak myśli, prawda? Potem się zrobiło z tego trochę kilkadziesiąt osób, potem zrobiło się. No i teraz już mniej więcej milion ludzi mniej więcej się orientuje, o co w tym wszystkim chodzi. I to jest pana spuścizna? Takie, no to jest jednak myśl. No, Konfederacja to jest... To nie sam, no cała kupa ludzi pracowała, prawda? Rybiński, Michalkiewicz, Ziemkiewicz, prawda? Teraz Mencen, cała kupa ludzi, Berkowicz, wszyscy tam pracowali, to jest cała kupa. Dlatego zresztą, że jest ta kupa ludzi, to Polska się rozwija najszybciej z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tylko, szczerze mówiąc, to żadna konkurencja. No, ścigamy się z trupem. Unia jest trupem. No ale pan o tym trupie, o Unii Europejskiej jako o trupie, to mówił już bardzo dawno i taką perspektywę pan krótką wyznaczał. To no, gdzieś mam wynotowane, w 2014 roku mówił pan, że 5 lat Unia to trupowi, będzie trupowi, istniała. Okazało się, że... To już mamy dychę i nie zapowiada się, żeby w ciągu najbliższych 5 lat miała znowu. Okazało się, że trupowi rosną jeszcze włosy i paznokcie. Tak. Ale niech pan na przykład popatrzy. Bo ja kiedyś, jak byłem dzieckiem, miałem 11 lat i tak dalej, to mi wmawiano, że sowiecki przemysł, postęp. No. A ja w tym małym łebku wiedziałem, że gdzie jest postęp. Patrzałem na Manhattan, wieżowce, drapacze chmur. Tam jest postęp, panie. Gdzie dzisiaj są wieżowce? Na 20 najwyższych wieżowców. Azja, tak? Moskwa. 14 jest w Moskwie, 3 w Turcji, 1 w Polsce. Jeden we Frankfurcie, jeden w Londynie. Wszystko.
No przecież 14 w Moskwie. Świata to Dubaj chyba, a pan prezes... Ja mówię w Europie. A, okej. Okay. Ja mówię w Europie. No ale światowo, no to jednak gdzie tam Moskwie do Azji, to tam... No, Moskwa ma... Ten monumentalizm także w architekturze jest chyba... W ostatnich 20 latach więcej budowano w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych. No wiecie panu, ja nawet nie zamierzałem za szybko tego wątku rosyjskiego z panem prezesem w tej rozmowie poruszać. Sam pan go wywołał, wskazując, że w Europie to Moskwa jest tą siłą, która jest bardziej licząca. To tutaj pan widzi większą perspektywę rozwoju niż na zachodzie Europy? To znaczy jego ekscelencja Włodzimierz Putin zaczął bardzo dobrze, zrobił reformę, obniżył podatek PIT do 11%. A to cała gospodarka wisiała na surowcach. Co on zrobił? Nieprawda. Tam przemysł, produkcja, proszę pana, ale to jest nieprawda. To co takiego produkuje Rosja? Równie dobrze. Co sprzedaje jeszcze światu poza surowcami? Nie wiem co. Jeden produkt. Nie wiem co kupuje. Podejrzewam, że nie, co sprzedaje, całą kupę czołgów i innych rzeczy też sprzedaje. Ale jeśli nie znam na przemyśle zbrojeniowym, ale Rosja, jeżeli idzie o sprzedaż sprzętu zbrojeniowego, jest o ile się nie będę pierwsza na świecie. No, możliwe, że w sprzęcie zbrojeniowym jest jednym z liderów, ale uważa pan, że Putin faktycznie rosyjską gospodarkę wyniósł na jakieś... Uważam, że zrobił tę reformę, potem obiecał obniżyć ten podatek do 5,6, obiecał i uznał, że już nie trzeba. Jest dobrze, nie trzeba nic robić. No dobrze jest to widać, prawda, ale jakoś, nie wiem, czy miał jakieś opory tych swoich oligarchów, prawda, czy czegoś, czy już nie chciało, że tak dobrze, że nie trzeba robić, że to podobnie jest z Chinami. Przecież Chiny szły jak burza, ale ja tutaj jestem dumny z siebie, bo jak tylko jego ekscelencja Xi doszedł do władzy, to ja przeczytałem, ja znam żargon komunistyczny, prawda, przeczytałem jego ten i zobaczyłem, że... Tam, tak? I tak, i zobaczyłem, że on że pójdzie w złą stronę niestety. No ale to Chiny to chyba COVID trochę zatrzymał, polityka COVID-owa. No tak, ale przepraszam, która COVID-owa spowodowała, że umieją teraz ludzi zablokować w domach, czyli postęp techniczny mają ogromny. Ale to nie o to chodzi, prawda? To nie o to chodzi. Źle używają techniki w złym, że tak powiem, źle stosują technikę. Także nie jest dobrze, nie jest dobrze wszędzie. W Ameryce jest tragicznie. Przecież to, co się dzieje w Ameryce, to jest gorzej niż za komuny w Sowietach. Zdecydowanie. No to w jakim obszarze jest tak? No, to było tak jak za bolszewizmu. Było przecież łażą typy postępowców, wracają pomniki imperialistów. Przecież to samo, co było za bolszewików. Ma być równość. Przecież nie wiem, czy pan wie, że na przykład jak w 1919 roku w Twerze wybory lokalne wybrali jacyś socjaliści, rewolucjoniści, anarchiści i ogłosili, że wszystkie żony mają być wspólne na przykład. To prawie jak teraz w Ameryce, prawda? Poliamoria i tak dalej. Efekt był taki, że po godzinie pod budynkiem rady pojawiła się cała kupa kobiet z garkami i warzywiami i rada się salwowała ucieczką przez okno. Ale... Interesująca anegdota. Faktycznie, panie prezesie, ja do naszych słuchaczy mam pytanie w ramach sondy. Pytamy państwa tak prowokacyjnie trochę. Ciekawy jestem, co pan myśli na ten temat. Czy Sławomir Mentzen jest lepszym liderem Konfederacji i Nowej Nadziei? No, tego środowiska po prostu liberalnego, które pan prezes, na którego czele pan prezes stał. Zaszła pewna zmiana, przewidziana zresztą z góry. Kolega Mentzen jest praktykiem, bo ja na przykład wiem, jakie powinny być podatki i mnie nie interesuje, jakie podatki są teraz. Trzeba po prostu te zlikwidować, wprowadzić tamte. Natomiast kolega Mentzen doradca podatkowy, jest praktykiem, on to wie. On jest taki bardziej... W każdym razie o to pytamy panie prezes. On jest bardziej pragmatyczny niż ja. Ja jestem ideologiem bardziej niż pragmatykiem. I pytamy o to naszych słuchaczy, naszych widzów, kto jest lepszym liderem Konfederacji. Czy właśnie Sławomir Mentzen, czy Janusz Korwin-Mikke, bo ta zmiana nastąpiła niedawno w samej partii Korwin, która stała się partią Nowa Nadzieja. I prosimy państwa oczywiście o lajkowanie naszej rozmowy, o łapki w górę, o zadawanie też pytań naszemu
naszemu gościowi z hasztagiem pytanie. Wtedy trafią do pana prezesa Korwin-Mikkego. A jeżeli chodzi o Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, bo to teraz jest taki duet, który prowadzi Konfederację, ale zdaniem pana prezesa oni kiedyś rzucą się sobie do gardeł? Za dwa lata będą to dwaj główni kandydaci na prezydenta. Przecież nikt normalny nie zagłosuje na takich bęzwałów jak Kaczyński czy Tusk, prawda? No, powiedzmy jasno. No, Kaczyński i Tusk nie będą też ubiegali się o urząd prezydenta. No tak, no, ale powiedzmy sobie jasno. To na ich nominacje. Parę osób kiedyś, jak się ubiegali, to parę osób na nich głosowało. No tak, ale chyba teraz się już rozczarowują. Zarówno po tym, co zrobił PiS na przykład z tą ostatnią ustawą, prawda? To jeszcze o tym chwilę porozmawiamy. To jest jedna ze stu pomysłów PiSu, który powoduje, że normalny człowiek na nich nie zagłosuje. Okej, ale mówi pan, że Mentzen... A pan Donald Tusk, który postanowił przebić... Wcześniej ogłosił, że 800 plus chce dawać, prawda? I to już od czerwca. No to jest chyba pełna kompromitacja tej partii. Także myślę, że połkniemy całą... Myślę, że poniżej 20% nie będzie w tych wyborach dla Konfederacji. Okej, no pewnie Konfederacja odniesie dobry wynik, wiele... No też teraz ta dwubiegunowość i ogniskowanie się wokół Platformy i PiSu wszystkich emocji też pewnie będzie sprzyjało tej trzeciej drodze, jaką jest Konfederacja. Ale panie prezesie, o personalia chciałem zapytać i właśnie tych dwóch liderów, no Bosaka i Sławomira Mentzena. Czy pana zdaniem kiedyś przyjdzie taki czas, że będą musieli też między sobą ustalić jakiś porządek? Kto jest numerem jeden, a kto jest numerem dwa? Bo póki co to prowadzą Konfederację razem. Konfederacja działała... I kiedyś stoczą taką walkę? Konfederacja działała do tej pory i działała już ponad dwa lata, prawda? Nie miała żadnego prezesa. Ja tylko, że tak powiem, z wieku i dostaję się czasami tam prezydowałem, ale nie było żadnego formalnego prezesa i działała i dalej nie będzie miała formalnego prezesa. Oni nie są żadnymi prezesami, nie mają żadnego umocowania. No tak, ale myśmy tylko ich... Absolutnie dzisiaj dwoma twarzami Konfederacji. Myśmy ich teraz wysunęli na te wybory, żeby właśnie były dwie twarze, żeby była twarz taka bardziej... Obaj są tak zrobieni, że ten jest narodowiec, prawda, ale taki wolnorynkowy, a drugi jest wolnorynkowiec, no ale taki... Narodowy. Też narodowy, tak w sumie razem to bardzo dobrze wychodzi. Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Ale to kolejny raz to samo pytanie znam. Czy oni kiedyś stoczą bój? To jest dwóch też, jednak myślę, takich urodzonych politycznych liderów. Czy oni o tą hierarchię zawalczą? Czy oni chcieli jakoś to uporządkować? Oni powinni wystartować samodzielnie w następnych wyborach prezydenckich. Każdy oddzielnie? Każdy oddzielnie powinien wystartować, moim zdaniem. I ewentualnie na trzy dni przed wyborami, jak sondaże będą jakoś wyraźnie tego, to jeden się może wycofać na rzecz drugiego, prawda? Ale żeby właśnie się mogli porwać. Nie to jakieś prawybory wewnętrzne lepiej zrobić na początku. Nie, no skąd? Prawybory wewnętrzne pokażą... To na podstawie sondaży? Kto lepiej... Nie. Sondaże, proszę pana, to wierzą... No ale to pan powiedział o sondażach. Na podstawie sondaży jeden miałby się wycofać. Nie. Aha, no to jest nawet wycofać się. No tak, no to zakładamy, że sondaże i tak nas będą nienawidziły, więc nie będą między nami różnicowały. No to co to za pomysł taki? Zobaczymy. Ja powiedziałem, że wyraźne wyniki są. Okej. A jeżeli nie, to we dwóch startować? Kandydują osobno, no koniec. I to by było takie rozstrzygnięcie tego, kto jest... Moim zdaniem to jest ich sprawa, oni muszą podjąć decyzję. Panie prezesie, a jeżeli jeszcze o pana chodzi, no bo to pan jest gościem tego programu, nie Sławomir Mentzen, nie Krzysztof Bosak, no pan jest w dziewiątej dekadzie życia, o tych politycznych też mówiliśmy, podsumowaniach, ale pan tak życiowo czuje się jeszcze na siłach, żeby dalej być w polityce? Pan nie ma jeszcze dość polityki? Cały czas przez lata tyle wyborów często przegrywanych. No, ostatnio jest dobra passa. Chce pan ją podtrzymać? W kolejnych wyborach będzie pan startował na pewno? Dopóki jeszcze nie jest prywatyzowana służba zdrowia i edukacja, to oczywiście nic nie jest jeszcze w Polsce zrobione. No ale to, panie prezesie, no, zdaje pan sobie sprawę, że w jakiejś perspektywie kilkunastu lat prywatyzacja służby zdrowia i edukacji w grę raczej nie wchodzi. Niech pan sobie wyobrazi. W drugą stronę idzie wszystko. Raczej większe upaństwowienie różnych usług niż prywatyzacja. Niech pan sobie wyobrazi, że jesteśmy tutaj jakimś języczkiem uwagi. I przykładowo, pisałem zresztą, to nie żadna tajemnica, i mówimy PiS-owi tak. My możemy zawrzeć koalicję z Platformą Obywatelską, której celem tej koalicji będzie wsadzenie was do więzień i powrócenie was tych wszystkich spółek państwowych, w tej odwrotnej kolejności zresztą. A jeżeli tego nie chcecie,
to oddajcie nam tę gospodarkę i popierajcie nas. Damy wam jeszcze te 4 lata życia, proszę bardzo, ale za to dopuśćcie do telefonu. Myślę, że perspektywa wsadzenia ich wszystkich do kryminału na długie lata to spowoduje, że mogą nas poprzeć z tylnych ław. I ta prywatyzacja służby zdrowia jest taką pana ideą na dzisiaj? No tak, no przecież ludzie umierają. Przecież 200 tysięcy ludzi umarło w samym COVID-zie na państwową służbę zdrowia. Ale to kwestia politycznych decyzji, jeżeli już, a nie... No, ale gdyby ona była prywatna, to by nie było żadnej politycznej decyzji. No, powiedzmy jasno. A dzisiaj no, spory segment służby zdrowia to jest służba prywatna. Uważa pan, że ona jest... Nie jest tak, prywatna, bo... Jest częściowo prywatna. Jak? Nie jest prywatna, bo jak jest państwowa konkurencja, to nic nie jest prywatne. Wszystko jest spartolone. Musi być całkowicie prywatne. Człowiek nie musi mieć żadnej alternatywy po to, żeby oni się musieli rzucić sobie do gardę i prywatne firmy, żeby konkurowały ze sobą. To jest jakiś kraj, w którym ta służba zdrowia w 100% sprywatyzowana działa tak znakomicie, czy to tylko idea, która jest w planowie póki co? W tej chwili nie ma, ale dlaczego Polska nie ma być pierwsza? Ktoś musi być pierwszy. No ale to panie prezesie, no może jeżeli nikt się na coś takiego nie porwał, to może faktycznie nie jest to najlepszy pomysł, nie, skoro... Pomysł jest na pewno dobry, pytanie jest tylko, czy ludzie tego nie obalą, zanim dojdzie do... Chcę przypomnieć, że Ameryka, pan Barack Hussein Obama wprowadził państwową służbę zdrowia, tak samo jak w Polsce dokładnie. I ciągle jest w Ameryce około większości, ale tak gdzieś będzie po połowie, która to popiera. Połowa Amerykanów chce mieć państwową służbę zdrowia, rozumie pan? Durnych jest na świecie pełno. No rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych poparcie dla różnych inicjatyw politycznych wygląda mniej więcej tak, jak pewnie poparcie dla republikanów i demokratów. To jest no minimalne jakieś przesunięcia, no ale... Nie, wśród republikanów niestety jest sporo tych wetbacków, którzy też się uginają. No bo jak to? Ja panu coś powiem. Kiedyś siedziałem przy stole, była dyskusja, to był rok 80, czy... Może na 70 któryś. Było to w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. No i tam była dyskusja o górnictwie. No i no jeżeli się wprowadzi wolny rynek, no i część kopalni trzeba będzie zamknąć. No i co zrobić z górnikami? No i Stefan Kisielewski, nasze bożyszcze, prawda, mówi, no trzeba ich przenieść. Mówi, Stefan, co ty wygadujesz? Trzeba ich wywalić na zbitą mordę, niech sami sobie szukają pracy. O Jezus Maria, przepraszam, mówię jak socjalista. No, niestety ludzie mają tam wpojone ten odruch, że człowiek nie jest wolnym człowiekiem, tylko jest niewolnikiem, za którego odpowiada właściciel. I właściciel za niego odpowiada i ma się zająć tym, gdzie on pracuje, może co on robi. Tak, panie prezesie, nie wszyscy są tacy zaradni jak pan. Nie wziął pan tego nigdy pod uwagę? Większość ludzi chce być niewolnikami. Pan myśli, skąd się wzięli niewolnicy w Rzymie? Większość niewolników w Rzymie się sprzedała w niewolę, bo sobie sami nie dawali rady. Wiele ludzi chce być niewolnikami. No ale... To nie wiem, czy na takim poziomie, w takim rozumieniu, jak to rzymskie rozumienie, tylko no, rozumiem, takimi niewolnikami, jakimi pan dzisiaj określa. No byłoby bardzo dobrze. Zresztą część społeczeństwa. Zaraz, wieczkę to... Byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy byli niewolnikami w sensie rzymskim. Niewolnik w sensie rzymskim mógł zatrzymać dla siebie 10% tego, co zarobił poza domem. To jego było prywatne pekulium, jego mająteczek. Dzisiaj podatki wynoszą 83%, więc teoretycznie niewolnik może zatrzymać dla siebie 17%, ale za te 90% pan musiał mu dać mu mieszkanie, ubranie i jedzenie. Natomiast dzisiaj mamy niby 17% tego, co zarobiliśmy, ale musimy sami z tego powiedzieć. Położenie niewolnika w Rzymie było znacznie lepsze. Wie pan, jeszcze jedna rzecz. Jak niewolnik w Rzymie jechał na ośle albo na koniu, to pan mu nie kazał się pasem przypinać do konia, a przecież mógł się spaścić i sobie regryzować. Traktowano go jako odpowiedzialną istotę, a nie jako bydlaka. Panie prezesie, ta dyskusja o pasach, to kojarzy pana jeszcze z lat 90. wypowiedzi i dyskusji na temat pasów. One naprawdę aż tak bardzo pana uwierają w tym samochodzie? Chodzi o zasadę. Chodzi o zasadę, kto decyduje o tym, co jest dla mnie dobre. Ja czy mój właściciel? No tylko to. Nie, to nie tylko o to chodzi, bo też panie prezesie, potem państwo ponosi koszty. Jakie koszty? Na przykład. A to dlatego, bo jest państwowa służba zdrowia, to trzeba zlikwidować państwową służbę zdrowia. No nie, no to wtedy lepiej, żeby faktycznie ten, kogo jest nie stać na to, gnił gdzieś pod szpitalem, bo nie jest na tyle bogaty. Zaraz, Zwiedźkę. To pan twierdzi, że wtedy człowieka nie byłoby stać na lekarza,
A teraz człowiek... Twierdzę, że w tych najbardziej dramatycznych przypadkach nie. Pan twierdzi, że wtedy człowieka nie byłoby stać na lekarza, a teraz go stać na utrzymanie lekarza, ministra zdrowia, dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia, całą kupę aparatu. Ubezpieczenia po prostu. Byłoby znacznie taniej, gdyby tego całego aparatu nie było. Proszę pana, zdaję sobie sprawę, że w Polsce mamy... Panie prezesie. Proszę pana, mamy w Polsce 83 tysiące lekarzy, którzy zamiast leczyć chorych, siedzą w tych wszystkich urzędach. Gdyby oni zaczęli leczyć chorych, to wie pan, jakby się dramatycznie polepszyła sytuacja. No, ale tak to jest, panie prezesie. Kto by pomyślał w latach, nie wiem, 90. przed informatyzacją wszystkich urzędów, przed wstawieniem komputerów do każdego biura, że urzędników będziemy potrzebowali więcej, a nie mniej. Mniej. Wszyscy myśleli, że mniej. No właśnie. Jest więcej. Proszę pana, ja walczyłem o wolną Polskę i przeżyłem szok. Kiedy lat temu, 30, chyba byłem europosłem, czyli później 10 lat temu, musiałem przemycać z wolnego świata, czyli z Białorusi, termometry rtęciowe i proszę pana, coś tam jeszcze, i żarówki normalne, bo Unia Europejska ich zakazała. Czyli Białoruś stała się w porównaniu z Unią Europejską wolnym światem. Do głowy mi to nie przyszło. No tak, zawsze myślałem, że na Białorusi jest gorzej niż w Unii. No ale to widzi pan, panie prezesie, no termometrów rtęciowych można użyć, ale nie można mówić wszystkiego, co się chce, więc no coś za coś. To są jakieś objawy zdecydowanie Białorusi tej wolności, ale i parę minusów tej... Zdecydowanie chcę żyć w kraju, w którym wolno mi robić i w kraju, w którym wolno mi mówić. Naprawdę uważa pan, że na Białorusi większą zdobyczą Białorusi jest to, że można mieć termometr rtęciowy niż to, że jest wolność słowa? To akurat nie jest najważniejsze. Ja panu coś powiem. Wie pan, dlaczego Łukaszenka jeszcze jest u władzy? No, myślę, że Moskwa w dużej mierze. Skąd? On jest wrogiem Moskwy. Moskwa chce go obalić za wszelką cenę. Proszę pana... Łukaszenka jest dlatego w uwadze, że on mówi otwarcie. 20 lat temu Ukraina była o połowę bogatsza niż Białoruś. Ukrainiec był o połowę bogatszy od Białorusina. Minęło 20 lat, oni wprowadzili demokrację, a my nie. Dzisiaj my jesteśmy o połowę bogatsi od Ukraińców. Dawno nie byłem na Białorusi, szczerze mówiąc, jakieś 15 lat temu, to nie pamiętam, żeby ten poziom życia był szczególnie wysoki, ale może faktycznie... Na Ukrainie jest... Poprawiło, bo wtedy w takim białoruskim interiorze trochę podróżowałem, to skromnie na Ukrainie, bardzo, na Ukrainie jest dramatycznie, był pan na Ukrainie, na interiorze? No. Na Ukrainie to jest wojna, wtedy też byłem pewien, że wtedy na Ukrainie było trochę lepiej, ale... Wtedy nie było wojny. No wtedy nie było wojny i wydawało mi się, że było trochę lepiej. I ludzie siedzieli w domach, bo nie mieli ubrań. Na Ukrainie. Tak. No to ja, panie prezesie, sporo jeździłem na Ukrainie jakieś 15-20 lat temu, to aż takiej biedy nie pamiętam. Bo siedzieli w domach. Chyba, że tak, faktycznie było, ale trochę ludzi widziałem. Też, panie prezesie, o tej ustawie porozmawiajmy, podpisanej wczoraj przez pana prezydenta Andrzeja Dudę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Pan liczy się z tym, że będzie powołany przed oblicze tej komisji? Ja raczej myślę, że będę w tej komisji. Natomiast... Ale Konfederacja przecież mówi, że nie wystawi tam nikogo. No to nie będę. Natomiast bo ona jest oczywiście, to jest humoreska. Cel tej komisji nie jest po to, żeby cokolwiek zrobić, bo to jest całkowicie bezprawne oczywiście. Celem tej komisji jest jedno, przed wyborami ogłosić, że pan Tusk jest podejrzany o jakieś tam machinacje, a po wyborach się o tym wszystkim zapomni i koniec. To jest zrobione tylko i wyłącznie na to, żeby było przed wyborami. W dzisiejszych czasach, nie jest ważne, co jest. Ważne jest, o czym się mówi. Ja patrzę na Bachmut. Bachmut był potrzebny tylko po to, żeby jedni mogli dać nagłówki Bachmut zdobyty, a drudzy mieć nagłówki Bachmut. On nie jest do nikomu niczego potrzebny, ten Bachmut. Nikomu na czerta. Oni mówili, że jak Rosjanie zdobędą Bachmut, to zaleją całą tę... Zaleli coś? Nic. I te tysiące istnień jedni i drudzy poświęcili dla nagłówków? Poszło tylko dla nagłówków w gazetę. W dzisiejszych czasach liczą się nagłówki w gazetach, a nie to, co się dzieje. Dlatego właśnie jestem zwolennikiem, że ważne jest, co się robi, a nie ważne jest, co się mówi. A panie prezesie, wracając do komisji, przyjdzie pan, jeżeli zostanie wezwany przed oblicze tej komisji, pojawi się pan na posiedzeniu, bo jeżeli nie, to 20 tysięcy, 50 tysięcy złotych. Ona jest całkowicie bezprawna, ale jeżeli mogłoby bezprawnie sięgnąć pieniądze albo coś tam się pojawi, dlaczego mam się nie pojawić? Mhm. A czego ja mam się bać przed tą komisją?
pytam, no, politycy Prawa i Sprawiedliwości też mówią, że ci, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia, to nie powinni się bać, więc... Ja się niczego nie boję. Ja otwarcie mówię, że Polska powinna być w sojuszu z Rosją. I tyle. To jest opcja rosyjska. Nie jestem żadnym agentem. W sojuszu z Rosją zamiast w NATO, to w sojuszu z Rosją? W tej chwili nie. W tej chwili nie, bo w tej chwili mamy interes, żeby Ukraina dała Rosji trochę po nosie. Ale jeżeli interes zniknie, a obawiam się, że zniknie w ciągu najbliższych tygodni, to oczywiście trzeba pamiętać, naszym wrogiem jest Ukraina, a nie Rosja. Przecież w historii nigdy nie było żadnych wojen, żadnych mordów rosyjsko-polskich, natomiast były mordy polsko-ukraińskie. Rozumiem, że Związek Sowiecki to nie Rosja, tak? Bo jeżeli nie, to nawet, co pan prezes mówi... To oczywiście nie jest Rosja. Historyczne zupełnie. Nie, Związek... Jak to nie? Nie, no mówię, że jeżeli... Widział pan jakieś mordy... Nie traktuje pan Związku Sowieckiego w ogóle jako nawet Rosji, nawet, tak? Nawet gdyby pan traktował... Jakiś zbyt niezwiązany z Rosją. Związek Sowiecki jest wrogiem Rosji głównym. W 1919 roku... Jednak też jest Rosja była jego głównym elementem. W 1919 roku Związek Sowiecki pokonał Rosję, wymordował co najlepszych Rosjan, reszta uciekła na emigrację. To jest Rosja był głównym. To pan trochę inaczej czyta niż Władimir Putin chyba. Związek Sowiecki jest chyba czymś najlepszym najnowszej historii Rosji, w ogóle tej społeczności. On uważa, że to jest przecież dramat. Władimir Putin mówił tak samo jak ja. Natomiast niestety jest w Sowietach, w Rosji jest 60% ludzi, którzy wierzą, że Związek Sowiecki to piękny kraj rosyjski, a w Rosji jest demokracja. Jeżeli by pan Putin tego nie mówił, to przegra wybory po prostu i zwyczajnie.